Ten obóz był krótki w sumie, bo ostatnią walkę miałem 15 marca. I już do tej walki po prostu było takie chwile odpoczynku po tamtej walce i po prostu podtrzymywanie formy, którą zrobiłem właśnie na tą pierwszą walkę. I teraz po prostu już troszeczkę sparingów, luźniejsze treningi, ale teraz trzymam tą formę, trenuję cały czas. Dzisiaj takie właśnie poruszanie trochę ze skudem, wyczucie dystansu, lekki sparing. I teraz już myślę, że już nic się teraz nie poprawi, po prostu trzeba trzymać to co jest, troszeczkę z wagą wchodzić w dół. Jeszcze ten tydzień trochę trzeba dać, tych treningów mocniejszych, a przyszły tydzień już odpuścimy i na walkę będę gotowy. Tak jak do wcześniejszej walki przygotowywałem się w Filadelfii, też byliśmy na obozie takim typowo sparingowym, gdzie 3-4 razy w tygodniu sparowaliśmy. Teraz już jesteśmy 2 tygodnie tutaj w Filadelfii i ostatnie szlify tutaj prowadzimy. Treningi już nie były tak mocne jak do tej pierwszej walki, bardziej właśnie trzymaliśmy ten dystans 6-8 rundowy z tych sparing partnerów, 2-3 sparing partnerów i to właśnie teraz mam nadzieję, że przyniesie efekt i że będzie trochę więcej świeżości w tej walce, czego zabrakło uważamy w ostatniej walce. Jest tam przeciwnik na pewno niewygodny, jest to zawodnik, który schodzi z wagi wyżej do mojej kategorii, na pewno będzie mocny fizycznie, jest na to przygotowany, sparowałem też z większymi przeciwnikami i myślę, że nie zaskoczy mnie niczym, jest to on niepokonany, na pewno też będzie chciał wygrać tą walkę, bo na pewno też dla niego był skok, dla mnie też to będzie posunięcie jakieś w karierze, pokonać niepokonanego, dobrego zawodnika i myślę, że ta walka przebiegnie po mojej myśli. Pozdrawiam bardzo wszystkich serdecznie, dziękuję za trzymanie kciuk, trzymajcie w następnych walkach i na pewno nie zabraknie emocji. Dziękuję.